Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Ekspres test najłatwiej dostępnych regionalnych porterów. E, tak mi się wydaje, że najłatwiej dostępnych, przynajmniej dla mnie najłatwiej było zdobyć te cztery. Kogo mi tu brakuje? No, powiedzmy, że e, ze względu na wielkość browaru, no to brakuje mi e, Trybunała. Ze względu na, no, powiedzmy, dwóch porterów ze Staropolskiego, mm, ze względu na jakby historyczność, no, to nie ma tu lwówka na przykład. E, nie ma Bosa z Lit Witnicy, ale nawet nie wiem, czy on jest dostępny na rynku. Nie ma Łódzkiego, ale wyobraźcie sobie, że akurat Łódzkiego to wy wykonałem pewien wysiłek i pojechałem specjalnie do Aldiego, w którym zawsze był, a jego nie było. Tego Łódzkiego. W każdym razie, pomyślałem, że formuła, czterech piw. To jest dobra formuła. Wtedy ten test trwa stosunkowo krótko. Wi wi wiadomo, kto jest, wiadomo, ten wygrał, nie wygrał, przegrał. Trudno, tak? Są cztery, także na pewno jeden będzie taki przegrany, <grych> jeden będzie wygrany, a dwóch będzie tak po środku, nie? Tak jak poprzednio, pojawią się dwie wersje tego filmu: pełna, niemontowana dla widzów wspierających i zmontowana z wyciętymi przede wszystkim jakimiś tam dłuży z nami kiedy coś tam zapisuję, zastanawiam się tak dalej, czyli rzeczy, które są totalnie zbędne albo rzeczy, które ja uważam, że nie są jakby niezbędne dla całego filmu, tak żeby jak najbardziej wycisnąć to ten test i zostawić samo gęste. Także jeżeli ktoś lubi dłuższą formę, zapraszam do wspierania kanału. Tam ten materiał dostępny dla widzów wspierających bez Skrótów niepotrzebnych. Słówko o tych czterech piwach. No, muszę powiedzieć, że fajnie wygląda to, że na każdym są jakieś medale. Grant ma co prawda najmniej prestiżowy, ale za to pierwsze miejsce w Chmielakach Krasnostawskich. Ale wiecie kiedy? 2013 rok. To jest zamierzchłe czasy zamierzchłe. Porter Warmiński ma medale z European Beer Star. I to są e, też stare medale, bo to jest e, Gold z 2012. Już się zastanawiam, czy ściągać okulary, czy nie, ale daje radę. <grym> I Bronz z 2015 chyba. Z kolei m, Bojanowo ma może niezbyt prestiżowy medal, ale medal jest medal. World Beer Awards z 2019. Do no, naprawdę nie wiemy, czy to jest jakiś krajowy medal. Pewnie tak. No, i e, chyba najbardziej cenny e, zestaw ma Comez. Może się poszczycić brązowym medalem na World Beer Cup. Byłem przy ogłoszeniu tego wyniku. E, I e, złoto też z 2013 e, European Beers, to też piękny. Co? Aha, to tam był 12. W Kormoranie był chyba 12. Tak. Tam był 12 tu 13. Piękne czasy, piękne czasy rok po roku: złote medale na European Beer Star, polskie portery. A ostatnio coś posłucha. Też na tym konkursie nagrodzony był Okoci. Mam nadzieję, że wrócimy na należne nam miejsce w panteonie Pols... światowego piwowarstwa z naszymi porterami. No, powiem tak. Od razu skazywany na pożarcie jest Grant, bo to jest tylko 18.1 ekstraktu. Tutaj mamy 21, 22, 21, więc on tutaj tak, no niestety jest ubogim krewnym, ale jest szeroko dostępnym porterem. Jest jednym ze starszych porterów w ogóle na rynku. Oni byli ich i przed Cormoranem, i chyba też przed Komesem. No to było, to było duże wydarzenie, jak Amber wypuścił tego Granda. Notabene to było śmieszne, bo oni go nazwali Grand Imperial Porter i to tak nie wiadomo było, czy on jest bałtycki, czy on jest an an angielski, ale wzmocniony. Dziwna sytuacja. No ale potem się okazało, że rzeczywiście no, tylko lagery robią, więc no jaki miał być. Ale fakt faktem, że oni się nie pozycjonowali nigdy jako porter bałtycki tak bardzo. Mimo przecież bliskości Bałtyku. Jeden z browarów, który ma najbliżej do Bałtyku. Chociaż nie mówię, że leży nad morzem, ale wiecie, o co chodzi? Pomorski browar. Oni nigdy tej bałtyckości nie podkreślali i, i od początku byliśmy zdziwieni, że na browar bizie, że to jest tylko osiemnastka. Bo przecież były na rynku portery, które miały 21-22, to było takie zdziwienie. No ale taka decyzja, no to teraz niech kombinuje. Więc jeżeli on y, pokona którykolwiek z tych porterów, to będzie dla niego wielki sukces. Jakby wygrał to. Uuu, panie, to, kto panu dał certyfikat sędziowski? E, w moich, e, z takich moich wspomnień, jakbym miał obstawiać, to w, w Megusta powinien trafić Warmiński. Ja zawsze go lubiłem, on był taki z charakterem trochę tak jak ten żywiec, nie? czyli mocniej palony, goryczkowy, konkret. E, całkiem nieźle e, wspominam Bojana, więc to może być Czarny Koń on może nawet wygrać, moim zdaniem. Komes, no, utytułowany marka sama w sobie ale ja też parę razy trafiałem tak, że było tak, co najwyżej ok, nie? Znaczy nie było źle, ale nie było niczego zachwycającego, więc raczej bym obstawiał kolejność. Pierwsze, drugie, drugie, pierwsze, trzecie, czwarte miejsce. Zobaczymy, jak będzie. Wydaje mi się, że te powinno mi być łatwiej rozpoznać niż nawet te koncerniaki. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Nie mówię, że nie będzie kolejnego ekspres testu regionalnych porterów, jeżeli zgromadzę kolejne cztery. Może będzie. No i co? I zobaczymy. a Może potem zrobimy, na przykład wśród zwycięzców jakiś taki wielki ekspres test. Zobaczymy. Na razie. Te cztery świeżo kupione, wszystkie są kupione w tym tygodniu. A zatem do testu. No to lecimy. E, tym razem e, ustawiłem w drugą stronę, tak żebyście wymieli. Czyli tu jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka. No dwójka i trójka <coughs> dużo gorsza piana. No w zasadzie trójka beznadziejna. E, dwójka też niezbyt. Jedynka. Też szału nie ma. Tak naprawdę tylko czwórka ma ładną pianę. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że jest może przegazowane, czy co. W każdym razie czwórka wygląda zdecydowanie najlepiej, ale lecimy najpierw z aromatem. Przyjemny słodowy, słodki, ciemne ciasto. Dwójka. Mocno czekoladowy, bardzo czekoladowy. Zdecydowanie ciemniejszy aromat, o ile może aromat być ciemniejszy, bo to już się ocieramy o pewnego rodzaju synestezję, ale... czekoladowy, bardzo czekoladowy. Bardzo przyjemny. Trójka. Coś pomiędzy jedynką a dwójką, czyli nie aż tak czekoladowy, ale bardziej niż jedynka, nie taka słodowa, tylko ten, czyli tak... trochę czekoladowy, trochę słodowy, też przyjemny. Żadne jak na razie alkoholowo nie pachnie. Czwórka, która najładniej wygląda. Zobaczymy, czy też dorównuje tu walory sensoryczne. No właśnie, tego się bałem. Ehm, nie pachnie. Znaczy dużo słabiej. Dużo słabiej. Nie ma takich wyraźnych nut. Być może, że tu jest lekko alkoholowe, ale przede wszystkim jest ubogi. Ubogi jest ten aromat. To może być też częściowo związane z tym, że. Ta piana stanowi pewnego rodzaju taką kołdrę, która utrudnia wydostawanie się aromatów. Być może. No ale zdecydowanie najbardziej ubogi aromat. Dobra, to próbujemy. Jedynka. Średnia goryczka. Też średnio słodki. Ale co jest w nim bardzo fajne, to jest... Długi aftertaste, bardzo długi posmak, taki głęboki. On się tak otwiera, roz... dużo się tu dzieje. Tak, ma taki szlachetny, szlachetny finish. Jakieś takie trufle, ale nie grzyby, tylko te cukierki. <grym> no, taki elegancki. Jakbym miał tak w ciemno strzelać, to bym powiedział, że to comes jest. No, ale jeszcze nie wiem innych. Ale. No naprawdę dobry. Naprawdę dobry. Dwójka. Konkret goryczka, wyższa. Czyli taka goryczka no średnio wysoka. Średnia do wysokiej. No nie, goryczka jest wysoka. Wysoka. Palone, mocno palone nuty, to chyba będzie warmiński. Wytrawny finisz, bardzo wytrawny, bardzo palony finisz. Aczkolwiek chyba jedynka mi lepiej smakuje. Ono jest dość dwójka, jest dość jednowymiarowa, wytrawna palona czekoladowa, mało słodyczy, mało ciała, znaczy, dobra, nie mało ciała, to przesadzam, ale średnie ciało. No, inaczej. No tak, troszkę wodniste się wydaje, nie? E, dobra, trójka. Trójka. Aromat był coś pomiędzy jedynką i dwójką. Smak jest też coś pomiędzy, to znaczy nie jest tak słodki, jak jedynka. Nie jest tak aż wytrawny jak dwójka. Jest bardzo dobry, ale taki po środku. I ten aromat był po środku i ten smak jest po środku. Ten jest wytrawny, ale mocno palony, a ten jest wytrawny i nie jest mocno palony, nie? Czyli tak sprawia trochę wrażenie lekko pustego. Jakbym miał obstawić, to obstawiłbym, że to jest grant z ambera, ale no nie wiem. Um. Ale nie jest zły. No prawdopodobnie z tych trzech, chyba jednak trzecie miejsce, ale powiem szczerze, że nie jest źle. Nie jest źle. Czwórka. Mm. Dobry. Konkret goryczka, czekoladowy, palony. Bardzo długi czekoladowy, bardzo czekoladowy aftertaste, bardzo czekoladowy finish. No, nawet bardziej niż dwójka. Przy czym on, w odróżnieniu od dwójki, jednak ma trochę ciała, nie? Ta czekolada jest jednak, nie jest taka nie, palona, wytrawna, tylko jest jednak z pewną słodyczą. No, bardzo mi smakuje. Powiedziałbym, że to bojan, ale nie wiem. Czyli y, 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 moje y, y, typy póki co to jest Komes, Warmiński, grant. Bojan. Na tę chwilę, no chyba jednak trójka najsłabiej wypada, ale no spróbujmy jeszcze. Ten jest taki bardzo klasyczny. Czyli nik, żaden sędzia by tu nie powiedział, że on jest zbyt palony, zbyt, zbyt, zbyt taki stałtowy. Nie. On jest rzeczywiście, tak oddaje charakter porteru bałtyckiego. Bardzo dobrze wylażakowany. Zero alkoholu. Ale jeżeli bym miał wskazać, który to jest, jak to nie jest Grant, to gdzie jest Grant, to to by mógł być grant. Dlaczego? Dlatego, że jednak jest taki troszeczkę niezbyt intensywny. O, tak to ujmijmy. No dwójka, bardzo wytrawna, palona, szlachetna, goryczkowa, bardzo dobra, naprawdę bardzo dobra. Trójka też nie jest zły. On smakuje. Trójka tak jakby zblendować te dwa, czyli troszeczkę słodyczystego. I tej wytrawności, paloności z tego. No i czwórka. To jest fajne piwo, ale jednak aromatem zdecydowanie odstaje negatywnie. Bardzo dobrze, pozytywnie wyglądało, jeżeli chodzi o, o wygląd, e, i zdecydowanie negatywnie, jeżeli chodzi o aromat. Czyli ono po prostu nie pachniało. Zobaczmy, czy teraz coś tam uda mi się wyniuchać. No naprawdę, ono nie pachnie. To jest głupie, bo ono jest smaczne. Podobne do dwójki, dwójka jednak chyba szlachetniejsza, no powiem Wam, że twardy orzech do zgryzienia, bo nie ma jednego, tak jak w, tamtych, w tamtym teście, ekspres teście, tam był jeden faworyt od razu. Tak tutaj takiego zdecydowanego faworyta nie ma. Na pewno faworytem nie jest trójka. To znaczy, ona jest bardzo fajna, nie wiem, jakie miejsce finalnie zajmie, ale na pewno nie pierwsze. Czwórka też nie może zająć pierwszego miejsca, dlatego że brak aromatu jest naprawdę znaczącym mankamentem. I jednak, abstrahując już od tego, że nie pachnie, to jednak przy przełknięciu ona jednak się wydaje słabsza niż jedynka i dwójka. Jedynka ma nieco takiej chamskiej śliwkowości, owocowości kojarzącej się z takim tanim winem trochę. Takie troszeczkę taka chamska nuta owocowa. Ale, ale ona jest raczej z, z leżakowania. Dwójka. Dwójka się wydaje troszkę pustawa. Pustawa miejscami tak no. Dość jednowymiarowa, ale bardzo dobra. Jedynka jest zdecydowanie najsłodsza. I się zastanawiam, czy nie dlatego chcę ją. Mm, na to pierwsze miejsce, ale. Kurczę, no. Żeby ta czwórka miała lepszy aromat, to mogłaby wygrać. To są kompletnie różniące się piwa. To jest słodkie i jaśniejsze. To jest wytrawne i ciemniejsze. Wydaje mi się, że bardziej charakter porteru bałtyckiego oddaje jedynka. Ale znowu ona ma, jest słodka, jest ewidentnie słodka. I nie wiem, czy to jest takie dobre. <laughs> no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę te wszystkie cztery piwa prezentują, mam wrażenie, wyższy poziom niż yy, koncerniaki. Nie wiem, czy, czy ten akurat żywiec, nie? Yy, ale jest dobrze, jest naprawdę do. Tylko znowu, nie ma jednego takiego zdecydowanego lidera, nie? Dlatego się trudniej sędziuje. Albo inaczej, one się zdecydowanie różnią, ale nie ma jednego, które by zdecydowanie odstawało, że o, to, to jest jednak kwestia, czy stawiam na trochę słodsze, trochę bardziej porterowe, czy trochę więcej charakteru goryczkowe, palone, czekoladowe. Tu był świetny aromat. No dobra, yy, wydaje mi się, że no muszę się na coś zdecydować, więc umówmy się tak. Jedynka pierwsze miejsce, dwójka drugie, czwórka trzecie i czwórka trzecie. Znaczy, tr yy, trójka trzecie, yy, tak, czwórka trzecie, tr trójka czwarte. No, ja, bardzo się zdziwię, jak to nie będzie grant, ale ono nie odstaje drastycznie. Znaczy jest, czuć, że ono właśnie ma mniej ciała i tak dalej, ale jest naprawdę bardzo dobrym porterem. Bardzo dobrze ułożonym, bardzo dobrze oddaje nuty porteru bałtyckiego, czyli to wszystko, co jest w jedynce, tylko że mniej. Mniej słodki, mniej, mniej, mniej tego wszystkiego, ale dobrze oddaje. Najgorsze w tym teście jest to, że gdybym wstał drugą nogą i miał inny dzień, to mogłyby zapaść inne wyniki, nie? Znaczy, mógłbym być nastawiony na przykład na dwójkę, tak, czekolada, paloność i tak dalej. Ale wydaje mi się, że lepiej charakter porteru oddaje jednak jedynka, przy czym to nie jest tak, że ona deklasuje. To nie jest ten case, że tu jest deklasacja, że tu jest zdecydowany lider. To jest taki. No o o włos, tak? O niuanse, o to, że no bardziej w stylu, ale w sumie to zależy, co kto lubi. Jak ktoś lubi słodsze, to jedynka. Jak ktoś lubi mniej słodkie, to dwójka. No, szkoda, że no nie zawsze tak jest, że tak jest od razu wiadomo. Ale też na plus jest to, że naprawdę wszystkie cztery, mimo, że mamy tutaj jeden, który jest zdecydowanie słabszy, wszystkie cztery są Ok. Szkoda, że nie ma tego wspaniałego. No ale. Dobra. Zobaczmy, co się kryje pod tymi numerami. Nie patrzę. Szukam komesa. Dwójka. O. Zaskoczenie. To co to jest jedynka? No co wy, niemożliwe! Kurwa, no niemożliwe. <grywa> niemożliwe. Czwórka Bojanowo to trafiłem, ale kurka rurka. Nie mogę, no najsłodszy, a najmniej ekstraktu. Jak to jest możliwe? W życiu bym na to piwo nie postawił. No ale charakter porteru bałtyckiego jest oddany bardzo dobrze. O dziwo, najbardziej czekoladowy jest... komes. Nie spodziewałbym się tego. No tutaj małe pocieszenie, że to trafiłem. Bardzo dobrze wygląda. Nie wiem dlaczego tak nie pachnie. Nie wiem, może przystąpiane. Kormoran, mój faworyt. Ale on się wydaje wodnisty przy tym kur na grandzie. Ten jest słodki, słodki, bogaty, a ten się wydaje... ...pustawy. No może i nie, no może i nie. No, ale znaczy jest zdecydowanie mniej słodki. A jednak, a jednak. No ale to brawa. Jeżeli 3 stopnie plato mniej i on jeszcze nie wydaje się cienki, tylko wydaje się właśnie pełniejszy, no to brawa. Jestem w ciężkim szoku. Ale tak jak powiedziałem, te piwa się y, znacząco od siebie nie różniły. To znaczy inaczej. Nie było jednego piwa, które by zdeklasowało, i te dwa piwa się bardzo od siebie różniły, ale nie w sensie takim, że jedno drugie deklasuje. Tylko były po prostu inne. Ja na coś postawiłem i mówię, w inny dzień mógłbym postawić na coś innego powiedzieć, o nie, za, za słodki, za słodki, dzisiaj nie mam na słodkie temat. Dzisiaj akurat pusty czwartek. Może to kurwa, dlatego. No. Słuchajcie, no, yy, ślepe testy rządzą się swoimi prawami. G w życiu. W życiu bym nie postawił swoich pieniędzy na, na Granda. W życiu. I pewnie większość z Was, jak to ogląda, też jest w szoku. A jednak, a jednak wygrał. Aczkolwiek jest tutaj taka dziwna owocowość, która. No nie wiem, nie wiem, nie wiem co to jest. I ona jest taka troszeczkę, no tutaj nie na miejscu, no ale jednak uznałem, że najlepsze. Wasze zdrowie.